Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta i zapraszam na prognozę z kart Tarota na miesiąc marzec 2019. Na początku zaznaczę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, a jeżeli nie będzie rezonowało w ogóle, zachęcam Was do zajrzenia w link, który umieściłam pod tym filmem. Tam możecie sobie kliknąć, wejść na stronę i obliczyć swój znak ascendentalny. I wtedy odsłuchać sobie filmu z tym swoim znakiem już ascendentalnym. Może tam znajdziecie więcej swoich wiadomości, jakichś konkretów, spraw, które bardziej Wam coś naświetlą, jakąś sytuację, tak? No dobrze, czyli wracamy teraz do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przy Was przełożę. I już patrzymy, co tam u bliźniąt w marcu, co tam się będzie działo, jakie energie będą Wami tutaj kierowały, co Tarot chce Wam doradzić. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc marzec, to osiem denarów. Co będzie Wam pomagało bądź przeszkadzało? Jaka energia? Królowa denarów. Bardzo ładnie. Wasze zamiary. Jakie będziecie podejmować działania? Jakie kroki? Dwa miecze. Co odchodzi do przeszłości? Siedem denarów. No, czyli widzę, że kochane bliźnięta, w tym miesiącu bardzo finansowo taki nacisk tutaj jest na sprawy finansowe. No, czekaliście, czekaliście i chyba się doczekacie. Co macie w głowie? O czym myślicie? Co będziecie planować, analizować? Nad czym rozmyślać? Księżniczka denarów, czyli paść denarów, tak? Najbliższa przyszłość. Czyli już widzę, kochani, że będziecie zajęci pracą, będziecie myśleć nad nowym jakimś biznesem, czy nad nową pracą. Najbliższa przyszłość koło fortuny, czyli jakieś pozytywne zmiany. No, przy tych kartach macie bardzo ładne czytanie jak na razie. Bardzo pozytywne zmiany. Możecie liczyć tutaj na uśmiech losu i no, może tutaj naprawdę sypnąć gotówką. Macie jak na razie cztery karty denarowe. Najbliższą przyszłość koło fortuny, która też sprzyja fortunie, tak? Fortuna kołem się toczy, sprzyja sprawom finansowym, wygranych na loteriach. Tylko tutaj jakaś decyzja. Nie będziecie wiedzieli, co zrobić. Troszeczkę jeszcze jesteście zblokowani, ale może dalej karty powiedzą. Wasze czynniki wewnętrzne. Kochane bliźnięta. Umiarkowanie. Czyli wszystko jest w porządku, jesteście w równowadze, staracie się utrzymać tą równowagę, wszystkiego jest jakby w sam raz. Co na to otoczenie, rodzina, współpracownicy, przyjaciele, partnerzy? Rycerz mieczy. Wasze obawy bądź nadzieje. Księżyc. Czyli obawiacie się tutaj jakichś niejasnych spraw. Coś może być ukryte. Ale to dopowiemy sobie jeszcze innymi kartami, jak nie będziemy mieli tutaj jasności. I jak, kochani, kończycie miesiąc? Głupiec. Bardzo ładnie. Karta nowego początku. I on tutaj jest zwrócony, widzę, w ten nowy pomysł na jakiś biznes, być może na podnoszenie swojej kwalifikacji, doszkalanie się, też tak może być. Albo zaczynanie zupełnie czegoś od zera, czegoś od początku, małymi kroczkami, tak? Kartą tła macie przepiękną kartę, kartę świata. Karta mówi, że jakiś etap w Waszym życiu dobiegł już końca.
i zaczynacie nowe, lepsze, tak? I czeka Was tutaj bardzo dobra nagroda za to, co do tej pory żeście osiągnęli. To są też podróże, wyjazdy zagraniczne, kontakty zagraniczne, otwieracie się na ludzi, na świat. No, bardzo tutaj ładne czytanie, ale widzę, że z naciskiem na sprawy finansowe. Jeszcze zobaczę, czy wszystko ładnie widać. No dobrze. Kochani, jesteście w energii 8 denarów. Karta 8 denarów mówi ogólnie o pracy. O takim skupieniu się na pracy. Praktycznie tylko praca i pieniądze będą Was interesowały w marcu. Znaczy, no nie tylko, bardziej taki nacisk będzie, tak? Na pracę i na finanse. Być może będziecie przyjmować dużo jakichś zleceń. Być może będzie nawał w pracy, jeżeli pracujecie w jakiejś korporacji czy w jakiejś firmie, gdzie po prostu no, macie swoich zwierzchników, tak, pracodawców. Więc może być naprawdę dużo zajęć. Będziecie naprawdę skupieni na tym, na takim dokładnym właśnie dopracowywaniu szczegółów, tak? Zajęci, że tak powiem, tak jak ten kowal tutaj, w takim dokładnym odlewie, tak, tych monet. Więc to będzie Wasze zajęcie na ten miesiąc i tak jak mówię, głównie zajmiecie się pracą, finansami. Z tej pracy oczywiście będzie bardzo dobre wynagrodzenie, więc nawet jeżeli będziecie musieli posiedzieć sobie, będziecie brać nadgodziny, tak, lub jakieś nocne zmiany, dodatkowe zajęcia, to będzie się to opłacało, bo naprawdę ta praca będzie i później za tą pracę będzie sowite wynagrodzenie. I karta, która Wam pomaga tutaj w tym miesiącu, raczej powiem, że pomaga, nie przeszkadza, macie kartę Królowej Denarów. Jest to karta tak zwanej Małej Cesarzowej. Karta dobrobytu. Ogólnie karta mówi o kobiecie 45 lat bądź wzwyż. Bardzo takiej zaradnej, na wysokim stanowisku może być to kobieta, bardzo majętna, doskonała gospodyni, z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Może to dotyczyć tutaj Waszej szefowej albo wspólniczki, ewentualnie no, jakiejś osoby, która będzie Was tutaj wspierać, pomagać, być może rozwijać jakiś biznes. Może być to po prostu karta mówiąca o tym, że będzie rozwój finansowy, tak? Że te pieniądze będą, że będzie dobre wynagrodzenie za pracę. Tak patrzę, kochani, jednak mi ta kamera coś siada. W ogóle nie łapię ostrości. Jak ktoś ma pomysł, co z tym fantem zrobić? O, teraz coś. O, teraz widać ją ładnie. Piękna Królowa Denarów. No dobrze, więc może będzie dobrze. Przepraszam. Może światełko jakoś tutaj inaczej ustawimy. Ale nie, to jeszcze odwrotny skutek daje. Tak było dobrze, okej. Więc Królowa Denarów, tak? Sukces finansowy, bardzo dobre pieniądze, fajne umowy o pracę. Jeżeli ktoś z Państwa w tym miesiącu poszukuje pracy, to te bliźnięta, które szukały, czekały, bo w przyszłości macie oczekiwanie na finanse, ta praca będzie i to będzie naprawdę bardzo dobra praca. Praca, która będzie Was zadowalała w każdym, że tak powiem, aspekcie. No i będą z tego duże pieniądze, fajne pieniążki takie i to będzie praca stała, tak? Dlatego, że Królowa Denarów jest to karta taka ugruntowana, karta stałości, czegoś, co no, już jest przypieczętowane, tak? Więc jeżeli będzie to praca, to już nie na jakieś śmieciówki, nie na jakieś takie na czarne, jak to się mówi, tylko będzie to po prostu praca o umowę, o pracę, tak? Praca stała. Dobrze. To jeśli chodzi tutaj o Królową. Co dla niektórych, jeszcze tak teraz mi tutaj, że tak powiem, taka myśl przyszła. Ci z Państwa, którzy właśnie mają stałą pracę, Królowa Denarów może oznaczać awans.
Może być wskok na wyższe stanowisko, aplikowanie, awansowanie na wyższe stanowisko, tak? Więc tutaj też jest taka dobra propozycja. No i mamy kartę tego świata w tle, tak? Więc jest to karta mówiąca, że no, jakiś sukces Was czeka, że za to, co do tej pory żeście osiągnęli, wypracowali sobie pełen sukces i naprawdę szczęśliwy koniec, tak? Zwieńczenie jakiegoś dzieła. Nowe horyzonty, tak? Spełnienie marzeń, dopięcie jakiegoś celu, nagroda za coś, tak? To jest też karta nagrody, więc być może tutaj z tym awansem będzie się to wiązało. Więc kochane bliźnięta, te, które tutaj no, liczą na jakiś awans, to myślę, że macie go w kieszeni. Dobrze, kochani, Wasze działania. Wasze działania tutaj troszeczkę mnie ta karta, to jest chyba jedyna karta, która tutaj mnie troszeczkę niepokoi, razem z tym tutaj rycerzem mieczy. Ponieważ dwa miecze jest to karta mówiąca, że jest w Was jakaś blokada, ewentualnie niezdecydowanie. Myślicie tutaj nad jakimś problemem albo po prostu nie dostrzegacie czegoś. Mnie się wydaje, że to jest, już Wam tutaj pokazuję, wezmę sobie tylko wskaźniczek. Ten księżyc, który tutaj widzicie, który moim zdaniem jest problemem, czyli jest jakaś albo ukryta tajemnica, coś niejasnego jest, może owiany jest ten awans tajemnicą, tak? I Wy tak się zastanawiacie, jak to będzie. Oczywiście nie dla wszystkich bliźniąt, weźcie na to poprawkę. Każdy z Was niech sobie te karty tutaj dopasuje do swojej sytuacji życiowej, ale jeżeli jest taka sytuacja, że naprawdę zastanawiacie się, co dalej będzie, jesteście troszeczkę zblokowani, tak naprawdę nie wiecie, co o tym myśleć, miecze to myśli, tak? Czyli no, tak naprawdę no, nie wiecie, czy w lewo, czy w prawo, no jesteście totalnie zblokowani, nie wiecie, co o tej sytuacji myśleć. To jest takie troszeczkę też niezdecydowanie, jakaś bariera, jakiś dystans do czegoś, albo dylemat, tak? Jednocześnie bitwa myśli. Więc jesteście tutaj zblokowani, ale wracam do tego księżyca. Ten księżyc macie tutaj na tej karcie i macie w obawach kartę księżyca. Więc sprawdźcie dokładnie wszystko, bo może być jakaś niejasna sytuacja, może być jakaś ukryta przed Wami tajemnica, tak? No, karta księżyca ogólnie jest to karta takiego łudzenia się na coś, tak? Troszeczkę takiego przekłamywania rzeczywistości. Ale to może być też karta na przykład pracy na nocną zmianę, więc być może Wy się tutaj wahacie, zastanawiacie się, czy wziąć sobie te nocki przysłowiowo, tak? Czy jeszcze sobie dorobić, jeszcze sobie tutaj dołożyć tej pracy, żeby to wynagrodzenie, że tak powiem, było no, większe i te zarobki lepsze dla Was, tak? Więc z czymś tutaj będziecie się, że tak powiem, no, troszeczkę zastanawiać, nad czymś będziecie tutaj polemizować, tak jakbyście się na chwilę zatrzymali i mówię, przystopowali, zblokowali na jakąś sytuację, tak? Ale myślę, że zaraz sobie wyjaśnimy, tutaj dołożymy kart. Teraz tak, co odchodzi do przeszłości? No, do przeszłości odchodzi karta 7 denarów, która nam mówi, że Wy już coś w przeszłości rozpoczęliście. Jakieś działania już żeście podjęli, jakieś kroki tutaj pierwsze, że tak powiem, podreptały do przodu. Uważacie, że wszystko, co mieliście zrobić w tej sytuacji, zrobiliście i teraz oczekujecie na efekty tego, tak? No 7 denarów jest to też karta cierpliwości, to jest czekanie na coś, na jakąś okazję być może, ale jest to szansa, jest to też szansa, tak? Coś zostało na takiej zasadzie, że zasiane, a teraz będziemy zbierać, tak? To, co wykiełkowało, no, oczekujemy na zbiory, więc mówię, no jakąś tutaj musieliście podjąć inicjatywę w przeszłości, że teraz cierpliwie czekacie, aż to dojrzeje i będziecie zbierać z tego dopiero owoce, tak? Czyli mówię, może to być wynagrodzenie za pracę na przykład, tak? Albo czekacie właśnie na ten awans, może był jakiś projekt dobry, może jakieś zlecenia, jakieś właśnie tutaj wykazywanie się w tej pracy, tak? I teraz po prostu no, liczycie na to, że jednak ten awans będzie podwyżka, będzie premia, będzie może już umowa na stałe. Co macie, kochani, w głowie? W głowie macie księżniczkę denarów, czyli tak zwanego pazia denarów. Paź denarów wróży wszystkim nowym, wróży dobrze wszystkim nowym przedsięwzięciom finansowym, tak? Czyli to może być nowa praca. To może być jakiś nowy pomysł na biznes, tak? Pomysł dotyczący spraw materialnych, tak?
możliwość wygrania jakichś pieniędzy, to też może być jakiś awans i jakiś nowy projekt, pomysł na jakiś biznes, ale to też mogą być na przykład dokształcania się, tak? Podnoszenie swoich kwalifikacji, nauka, rozpoczęcie jakiejś nauki. Ale raczej tutaj przy tych kartach wszystkich, które widzę, to myślę, że w głowie macie pomysł na jakieś nowe przedsięwzięcie, na jakiś nowy biznes, na jakiś nowy etap w sferze finansowej, tak? Karta ogólnie mówi o młodej energii, jest to dziecko, maksymalnie 18-19 lat, też z trygonu Ziemi, byk, panna, koziorożec, więc być może no, myślicie tutaj o nauce swojego dziecka, tak? Bo kończycie też głupcem, ale raczej, kochani, nie. Raczej tutaj chodzi konkretnie o pracę, o jakiś nowy pomysł, realizowanie się w jakimś nowym projekcie, albo mówię, doszkalanie się, podnoszenie swoich kwalifikacji i coś już Wam w tej głowie tutaj zaczyna świtać, tak? Coś już tutaj chcecie pomału rozpocząć, już jakieś tutaj myślę, że będą plany, tylko ta blokada musi zejść. Ja zaraz dopytam kart, o co tutaj chodzi? Czemu Wy jesteście tacy zblokowani? Czemu jest ta walka myśli cały czas w Was? No dobrze, moi drodzy, najbliższa przyszłość. Macie koło fortuny. Koło fortuny, fortuna kołem się toczy. No akurat przy tych kartach, które tutaj widzę, no bardzo fajnie tutaj Wam wróży, więc los Was tutaj jakoś obdarzy swoimi łaskami. Możecie właśnie liczyć na fajne takie zbiegi okoliczności. Ogólnie karta mówi, że coś zacznie się dziać. To, co było w zastoju, co gdzieś tam wisiało w powietrzu, jakieś sprawy były odłożone na potem, albo się tak ciągnęły flegmatycznie, wreszcie ruszą do przodu i zacznie się kręcić. Jeżeli Państwo mają własną działalność gospodarczą, albo jakąś firmę, albo właśnie jakiś biznes, to też ruszy wszystko do przodu i ten interes będzie się po prostu kręcił, tak? Czyli będą z tego pieniądze, będą Państwo zadowoleni. Jest to karta mówiąca o przyciąganiu, że tak powiem, fortuny, możliwość różnych wygranych pieniędzy, tak? Jakiegoś fajnego takiego trafu, na przykład w pomysł. Albo trafem jakoś ci, co szukają pracy, dostaną fajną pracę. Coś, co nam los zsyła, tak? Jest to też karta karmy, więc może to być wszystko to, co musicie Państwo przepracować. Co po prostu los postawił na Waszej ścieżce życiowej i po prostu nie da się tego ominąć, tak? Musicie przez to przebrnąć. Ale ogólnie karta bardzo pozytywna. Sprawy ruszą do przodu, zacznie się kręcić, będziecie zadowoleni. Ludzie będą dookoła Was. Ponieważ cały czas, podkreślam, macie w tle czytania karta Świat, która jest kartą bardzo, bardzo szczęśliwą, która daje Wam nowe możliwości, to takie naprawdę szerokie, aż po horyzont, doskonała praca, ludzie dookoła Was będą Was wspierać, będą Wam sprzyjać, będziecie mieli otwarte kontakty naprawdę na cały świat, można powiedzieć, tak? To są jakieś kontrakty właśnie, wyjazdy nawet zagraniczne. Więc tutaj no, z kołem fortuny, zaraz policzę, macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć wielkich arkan. Więc to, co się zadzieje w marcu, kochane bliźnięta, może się nawet przesunąć o 3 miesiące, tak? Czyli na przykład te osoby, które planują tutaj rozpoczęcie lub zmianę pracy, lub pracę na własny rachunek, skupieniu się tylko w tej materii, no to możecie nawet, mówię, do czerwca mogą się te sprawy tutaj poprzesuwać, tak? Ale ogólnie karta bardzo szczęśliwa, więc los będzie Wam tutaj sprzyjał. Będziecie mieli po prostu takiego przysłowiowego farta, tak? Coś zesłane z góry, coś zesłane od losu, coś, co jest Wam pisane. I teraz tak, Wasze czynniki wewnętrzne. Macie kartę umiarkowania, czyli wydaje mi się, że jesteście spokojni, zrównoważeni, zbilansowani, tak naprawdę umiecie zachować umiar, umiecie zachować cierpliwość we wszystkim, tak? Co jeszcze możemy powiedzieć o umiarkowaniu? Jest to karta strzelca zodiakalnego, więc może tutaj te bliźnięta, które mają ascendent w strzelcu, niech sobie jeszcze tego strzelca tutaj dopowiedzą, bo to są Wasze czynniki wewnętrzne, czyli to, co będziecie, że tak powiem, odczuwać taką intuicję.
Co jeszcze? Umiarkowanie to może być taka troszeczkę zwłoka w osiągnięciu swojego celu, tak? Ale tak na spokojnie, tolerancyjnie, cierpliwie będziecie to wszystko równoważyć, więc nie powinno być tu jakichś ani negatywnych, ani bardzo pozytywnych takich szybkich zmian. Po prostu wszystko w sam raz będzie się toczyło tak, jak ma się toczyć i Wy po prostu cierpliwie będziecie czekali tutaj na te efekty tego wszystkiego, więc bardzo fajnie, że jesteście tacy zrównoważeni, bo wtedy macie czysty, jasny umysł, każdą sytuację będziecie tak klarownie, rozsądnie analizować, żeby może nie popełnić jakichś błędów, żeby te wszystkie sprawy, które tam planujecie odnośnie właśnie tej pracy lub finansów w tym miesiącu, marcu, poukładać tak, żeby to wszystko toczyło się podług Waszej myśli, tak? Więc bardzo fajnie, że jest taka harmonia, taki spokój, taka równowaga i że cierpliwie na to wszystko czekacie, że nie jesteście poddenerwowani jakoś niecierpliwi, jak na przykład by była to karta diabła, tak? No to wtedy już by było troszeczkę zamieszania. Dobrze, czynniki zewnętrzne, czyli Wasze otoczenie. Mamy tutaj rycerza mieczy. I rycerz mieczy mówi nam, po pierwsze, albo to będzie jakiś mężczyzna, bądź kobieta, tak? Z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. 30-40 lat i tutaj on będzie tutaj taką osobą nerwową, może troszeczkę Wam przeszkadzać. Osoba wygadana, mądra, inteligentna, czasami piastująca jakieś urzędowe stanowisko, może to być jakiś, no nie wiem, urzędnik, policjant, prawnik, doradca jakiś finansowy. Fajna osoba. Mówię, oczytana, mądra, ale taka łatwo wpadająca w irytację, lubiąca, że tak powiem, na krzyk wszystko brać. Więc tutaj, jeżeli będziecie mieli jakieś sprawy urzędowe do pozałatwiania, to bądźcie tacy łagodni właśnie jak tutaj ta karta umiarkowania. Nie wchodźcie w polemikę słowną. Jeżeli widzicie, że ktoś jest niemiły, jest taki zimny, że tak powiem, i łatwo, no, że tak powiem, wyprowadzić go z równowagi, to nie wchodźcie w żadne pyskówki. No spokojnie, takim swoim sprytem, umiarkowaniem właśnie pozałatwiajcie wszystkie sprawy urzędowe. Jeżeli będziecie mieć do czynienia z jakimś urzędnikiem, tak, bo może być też tak, że ta karta po prostu wróży, że coś znowu ruszy szybko, jakieś dobre wiadomości do Was dotrą, tak? Ponieważ rycerz mieczy to jest karta takiej pewności siebie i szybkości, gwałtowności, tak? To mogą być jakieś właśnie nieoczekiwane wydarzenia, które właśnie otoczenie Wam tutaj zafunduje, więc być może no, będzie tutaj jakaś dobra wiadomość właśnie odnośnie tej pracy, że może list polecony też tak może być, przyjedzie do Was coś szybkiego, wpadnie i wypadnie, ewentualnie, no mówię, z tym jegomościem będziecie mieli jakąś tutaj konwersację taką ostrą, wymianę zdań, może dojść do jakiejś może lekkiej sprzeczki, lekkiej kłótni, ale to odpuśćcie sobie, bo to ten rycerz, to on się tam wykrzyczy, wygada, czasami palnie coś, zanim się zastanowi, co w ogóle mówi, więc z nim tutaj po prostu w dyskusję nie wchodzić, robić swoje, tak? Ale ktoś z Waszego otoczenia, no myślę, że już będziecie wiedziały, bliźniaki, kto to jest, no przygląda się tutaj całej tej sytuacji i żeby Wam tutaj nie namieszał, bo jeżeli to będzie jakaś dobra wiadomość, on tu przywozi, tak? Mówię, jakaś urzędowa informacja, to tak, zaraz się dopytamy karta, co chodzi, ale jeżeli ma być jakiś awanturnik, który chce tutaj wyprowadzić Was z równowagi, bo to jest osoba niestabilna emocjonalnie, ona, mówię, tak jak szybko wpada w złość, tak szybko jej przychodzi, ale no to, co powie, to później zostaje gdzieś tam w nas i po co sobie taką osobą w ogóle głowę zawracać i męczyć się. Dobrze, Wasze obawy lub nadzieje. I macie tutaj kartę Księżyca. Karta Księżyca mówi o przeczuciu, o intuicji, ale może mówić też o właśnie pracy, no, na nocne zmiany, praca, właśnie dorabianie, siedzenie do późna w nocy, tak, po godzinach. Więc tutaj, nie wiem, Wy może się obawiacie, że za dużo tego weźmiecie i czy dacie radę na te nocne zmianki na przykład, jeżeli o to tutaj chodzi. Ogólnie jest to karta zodiakalnych ryb, więc może tutaj ktoś z Waszego otoczenia, no, obawiacie się tutaj może opinii lub decyzji tej osoby, a jeżeli nie, to ogólnie Księżyc mówi o jakichś kłamstwach, o zatajeniu prawdy, o tajemnicach, o sprawach jakichś ukrytych, niejasnych. Coś jest, że tak powiem, pokazane w krzywym zwierciadle, tak?
Ktoś może Wam tutaj jakiś smutek wyrządzić. To jest też takie nocne płakanie troszeczkę do poduszki, ale to jest karta też świetnej intuicji, więc kochani moi, jeżeli naprawdę tutaj rozpoczynacie jakąś pracę czy jakieś szkolenie, być może naukę, ale ja mówię, to dotyczy tylko pracy. Bardziej bym tutaj stawiała na pracę. Albo u kogoś, mówię, w jakiejś korporacji, jakiejś firmie, albo weźmiecie się tutaj za jakąś działalność gospodarczą, będziecie pracować na własny rachunek i musicie się kierować własną intuicją, tak? Musicie się kierować własną intuicją, ona was nie zawiedzie. Zwracajcie uwagę na sny, bo możecie mieć sny prorocze. No i uważajcie, żeby nikt Was nie oszukał, żeby nie było jakichś chorych, niejasnych sytuacji. Jeżeli macie coś do wyjaśnienia, to po prostu to powyjaśniajcie, żeby nie zostawało tam coś niedopowiedziane, coś ukryte, coś jeszcze zatajone przed Wami, tak? Więc Wy się tu możecie tego obawiać, tego właśnie Księżyca, że jakieś sprawy będą no niejasne, niewyjaśnione i coś może być przed Wami ukrywane. Jak kończycie miesiąc, kochani? Kartą głupca. Czyli tak jakbyście zaczynali wszystko od początku. Nowy początek, nowy start. Właśnie może to być nowa praca, co dla niektórych. Co można powiedzieć o głupcu? Głupiec to jest taki początek, ale taki ryzykowny początek. Troszeczkę stawiamy wszystko na jedną kartę, tak? I ryzyk fizyk, jak to się mówi, no. Jesteśmy jeszcze niedoświadczeni w tej dziedzinie, dopiero stawiamy pierwsze kroki, tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka. Tak jak ten głupiec, on wyrusza w podróż i tak naprawdę nie wie, co go spotka, czy ta podróż przebiegnie miło i sympatycznie i dotrze do celu, czy będzie miał jakieś przygody po drodze, tak? Miłe bądź niemiłe. Więc to jest takie ryzyko, prawda? Co może być jeszcze z kartą głupca? No na pewno nowy etap i na pewno odwaga, tak? Odwaga na to, że jednak podjęliście te kroki i chcecie zacząć coś od początku. Na pewno nowa droga. Troszeczkę zaryzykujecie, no ale kto nie ryzykuje, kochani, ten nie ma, tak? Więc no musicie tutaj, jak już podjęliście jakieś kroki, to musicie dalej kroczyć tą ścieżką i zobaczycie, jaka ta ścieżka będzie, tak? Czy mówię, będzie pełna takich radosnych przygód, fajnych, czy jednak mogą być jakieś tutaj pułapki na Was zastawione. Cały czas walczę, kochani, z tą kamerą. No nie chcę wyzumować, nie chcę. Ładnie wszystko, o, teraz złapało. Tu mamy tego naszego pięknego głupca z pieskiem, tak? Piesek symbolizuje przyjaciół, którzy mogą nas ostrzegać przed tym niebezpieczeństwem. Więc kochani, jak tam macie jakiegoś takiego serdecznego przyjaciela, takiego naprawdę serdecznego przyjaciela, do którego możecie o każdej porze dnia i nocy zadzwonić i on Was pokrzepie, tak, pokrzepi, pocieszy i możecie zawsze na niego liczyć, to zwracajcie uwagę na to, co mówią przyjaciele, bo tutaj akurat w tym rozdaniu oni będą się też jakoś liczyć, więc będą Was tutaj ostrzegać przed pułapkami tego losu, tego życia. Ogólnie bardzo fajne czytanie. Na pewno szykują się zmiany. Nowy etap w Waszym życiu. Mówię, coś zakończycie starego i za to będzie jakaś nagroda i wejdziecie w nowy etap. Ja widzę to tak, że ci z Państwa, którzy no, będą awansować, czeka ich po prostu nowy etap na nowym stanowisku. I tak naprawdę no, ryzykujecie troszeczkę, bo nie wiecie, co dalej będzie, bo dopiero, że tak powiem, wskoczyliście na ten fotel i co los przyniesie, zobaczycie, tak? Dla tych z Państwa, którzy szukają pracy, praca na pewno będzie. Będzie to fajna praca, tylko uważajcie, żeby może współpracownikami nie wdawać się w jakieś pyskówki, jakieś właśnie dyskusje, jakieś awantury, tak? No bo to może się jakoś źle odbić, ktoś może Was później tutaj do łez doprowadzić, albo Was obgadywać za Waszymi plecami, później są jakieś chore, niejasne sytuacje. Ale raczej mówię, z tą kartą i z tymi tutaj denarami i z głupcem uważam, że i umiarkowanie macie bardzo piękne czytanie i naprawdę, jeżeli chodzi o pracę, o finanse, stabilnie przede wszystkim, stałe, pewne źródło dochodów i możliwe awanse i te bardzo, bardzo pozytywne zmiany. Dobrze, kochani,
Dopowiemy sobie teraz kilka kart. Może najpierw tą dwójkę mieczy. Proszę o wyjaśnienie dwójki mieczy. Jaka to decyzja trudna, tak? Jakieś niezdecydowanie. Jakaś wewnętrzna bariera, bitwa waszych myśli. O co tutaj chodzi, te dwa miecze? Chodzi o pazia mieczy. Proszę Państwa, paź mieczy jest to kierowanie się własnym intelektem i faktami. To jest wyjaśnianie jakiejś sytuacji, ale mogą być to też plotki, pomówienia, jakieś intrygi. Paź mieczy jest to taka osoba, która no, obserwuje otoczenie i później no, na zasadzie głuchego telefonu donosi, tak? Jest to młoda energia, dlatego czasami nie wie, co robi, ale bardzo mi tutaj pasuje do tego rycerza mieczy też. Ale to jest też karta nowego początku, tak? Rozpoczęcia właśnie nauki, zastanawiania się nad rozpoczęciem czegoś nowego. Myślenie, obserwowanie otoczenia, analizowanie, tak? Mówię, kreatywne myślenie, paź denarów. Wyjaśnianie niektórych sytuacji, więc być może coś musi się tutaj wyjaśnić. I tak jak mówię, sprawa może dotyczyć tutaj tego księżyca, bo coś Wam tutaj jeszcze, jakieś sprawy są niejasne. Dobrze, zaraz zapytamy się teraz, o co chodzi tu z tym rycerzem mieczy. I znowu wychodzi umiarkowanie. Piękna karta. Musicie zachować po prostu spokój. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie wdawać się w jakieś dyskusje. Ewentualnie karta umiarkowania w tej sytuacji może być potwierdzeniem, że zwłoka w dążeniu do celu, tak? Czyli na przykład, jeżeli czekacie na jakieś informacje urzędowe, bądź mówię, list polecony, jakieś wiadomości szybkie, to one mogą się troszeczkę opóźnić, może być zwłoka, dlatego Wasza troszeczkę tutaj może być taka blokada właśnie, irytacja. Paź mieczy to też właśnie są jakieś wiadomości, tak, które docierają, więc Wy może czekacie tutaj na jakąś wiadomość, na jakąś informację, może od szefa, o tym awansie. Więc cierpliwie musicie jeszcze poczekać, tak, czekajcie cierpliwie. Księżyc, o co chodzi z tym księżycem? Osiem denarów, tak, czyli Wy się obawiacie o tą pracę. Być może jest to praca właśnie po nocach, tak, te nadgodziny albo po prostu nocna zmiana. Chodzi tutaj może o umowę o pracę, może obawiacie się, że coś jest niejasnego, bo ta królowa tutaj gwarantuje tą stałą umowę o pracę, ale Wy tak jakbyście mieli jeszcze jakieś wątpliwości, tak, czy ktoś Was tutaj nie zwodzi, bo być może mieliście w przeszłości obiecany awans lub podwyżkę lub wynagrodzenie za pracę i to się jakoś właśnie opóźnia, bo karta umiarkowania też nam spowalnia sytuację. Więc Wy się tutaj martwicie może, czy będzie ta wypłata, czy nie, czy będzie ta praca, czy nie, czy będzie podwyżka, czy będzie awans, więc to chodzi o pracę. No, karty są tutaj, że tak powiem, jasne i klarowne. Ewidentnie te Wasze obawy są w stosunku do pracy, czy wszystko zostało klarownie, czysto, dokładnie Wam przedstawione, czy nie ma jakiegoś tam drugiego dna całej tej sprawy, tak, żeby ktoś Was nie oszukał. Więc kochani, dobrze sprawdzajcie, wszystko sprawdzajcie, kontrolujcie, żeby ktoś Was właśnie nie oszukał na tych sprawach tutaj urzędowych, żeby przede wszystkim wszystko było legalne, tak, żebyście byli zarejestrowani w ZUS-ie, żeby były odprowadzane składki, żeby podatki były w Urzędzie Skarbowym za Was opłacane, żeby ta umowa po prostu była legalna i żeby no, nikt Was nie oszukał tutaj na wypłacie pensji, tak? Więc wszystko dobrze posprawdzajcie, kochani. Dobrze, karta głupca teraz. Dziesięć buław. Dziesięć buław mówi ogólnie o takim przeciążeniu, przepracowaniu. Więc być może właśnie będzie tutaj ten nowy początek. Nowy początek, bo Wam już jest ciężko. No być może jest Wam ciężko, że czekacie właśnie no, za tymi pieniędzmi, tak, żeby Wam jest ciężko z czekaniem
na rozpoczęcie tego nowego, jeszcze tutaj dopytam. Ogólnie jest to wysiłek też, tak? Bierzemy coś na swoje plecy, za dużo bierzemy, przeciążenie. Ten nowy początek tutaj właśnie może chodzić też o właśnie dodatkową pracę jakąś, o dodatkowe godziny, może właśnie te nocki, tak? Będziecie tutaj brali i boicie się, czy Was to nie przeciąży w jakiś sposób. Dziesiątka buław, no to jest karta wysiłku, ale też pracowitości, tak? Ambicji. Więc może macie ambicje, tak? I dlatego ruszacie w nowe, nieznane. Troszeczkę ryzykujecie, ale kierujecie się ambicją i chcecie. Jeszcze dopowiem tutaj. Tak, i królowa buław. Albo kobieta, 45 lat wzwyż, z trygonu ognia, baran lew lub strzelec. Albo właśnie taka przedsiębiorczość. Wy chcecie być przedsiębiorczy. Królowa buław jest to bardzo pracowita kobieta. Bardzo energiczna, dynamiczna, no, kobieta ogień, żywioł, tak? Ona po prostu jest tak aktywna i tak pracowita, bardzo przedsiębiorcza, tak? Pewna siebie, a jednocześnie szczera i atrakcyjna. Ale bardzo, bardziej mi tutaj wygląda na to, że będziecie doskonałymi przedsiębiorcami, tak? Jesteście ambitni, może bierzecie zbyt dużo na swoje plecy, ale to jest nowy początek, dlatego chcecie może zaryzykować i właśnie no, wziąć więcej, żeby później dobrze zarobić, tak? I żeby szef był z Was zadowolony. Bądź Wy sami, jeżeli sobie jesteście z szefami, no to żebyście mieli tutaj dobre finanse, dobre zarobki. Jeszcze tego pazia denarów zobaczymy. Czy to jakieś szkolenia, czy właśnie ten nowy początek w biznesie, w nowej pracy. I wyszedł nam paź buław, czyli na pewno jest to początek, czyli działanie z monetą, no to czyli nowy biznes, nowe jakieś przedsięwzięcie biznesowe, nowe jakieś plany tutaj odnośnie finansów, zaczynacie kroczek po kroczku, paź to jest młoda energia, tak, coś świeżego zaczynacie, pomalutku na razie, nie jesteście w tym doświadczeni, o czym mówi głupiec, ale zaczynacie, próbujecie, pierwsze kroki w tym robicie, zaczynacie w coś wchodzić od początku, czy to nowa praca, czy to nowy pomysł na biznes, ale zaczynacie, nie boicie się, ryzykujecie i z tego będą fajne pieniądze, tak? Ten los będzie Wam sprzyjał i mówię, tylko musicie dopilnować spraw takich urzędowych, papierowych, żeby te umowy były czyste, klarowne, żeby nie było jakichś tutaj kruczków, o którym mówi ten księżyc, tak? Że Wy będziecie się tak zastanawiać, troszeczkę będziecie przyblokowani, tak? Więc dobrze rozpatrzcie każdą tutaj sprawę papierową, czy właśnie w urzędach, czy te umowy, żeby nikt Was tutaj nie oszukał. Kochani, to by było dla mnie wszystko. Myślę, że czytanie jest jasne, czytelne. Już sami mówię, dopasujcie tutaj do swojej sytuacji życiowej. Tak jak powiedziałam, jeżeli czytanie zupełnie nie rezonuje, no to albo w Waszym życiu nic takiego się teraz nie dzieje, na co karty chciałyby zwrócić uwagę, i po prostu to czytanie nie jest dla Was. No ja będę się cieszyła, jeżeli chociaż do jednej osoby trafię, więc piszcie w komentarzach, kochani, będzie mi bardzo miło. Albo mówię, sprawdźcie swój znak ascendentalny, który jest bardzo ważny, a nieraz jest nawet ważniejszy od tego słonecznego, od tego głównego, więc myślę, że informacje zaczerpnięte ze znaku słonecznego i z ascendentalnego dadzą już w pełen zarys historii i już będziecie mogli tam coś dopasować do siebie, jakieś wnioski wyciągnąć, coś przeanalizować, coś, jakąś wskazówkę otrzymać, która będzie dawała jakiś drogowskaz, którą drogą i jak podążać, albo jakie kroki podjąć. Dobrze, zobaczymy sobie jeszcze afirmację. Tylko widzę, kochani, że mi tu światełko zgasło, a światełka muszą się świecić, bo to jest wtedy tak fajnie. No i znowu zgasła. A, dobrze, dobrze, następnym filmie już nie będziemy zabierać czasu. Już patrzymy, kochani, dla Was afirmacje na ten miesiąc. Proszę o piękną afirmację dla zodiakalnych bliźniąt.
która tam chce iść do bliźniaczków. Mam. Każda moja myśl tworzy przyszłość. Widzicie, kochani? Myśl, czyli tutaj te miecze, musicie dobrze wymyśleć, dobrze rozplanować. I dobrze planujecie, bo zaczęliście coś nowego, świeżego. Działacie i będą z tego pieniądze, tak? Dobrze, już czytamy afirmację. Wszechświat wspiera każdą moją myśl. Kochani, to jest wszechświat. I to, tak? Dar od losu. Myślę i wierzę. Mam nieograniczone możliwości. Wybieram równowagę, harmonię i pokój. Moje życie jest odzwierciedleniem moich wyborów. Piękną macie, kochani, afirmację. Pamiętajcie, żeby myśleć pozytywnie i wytrwać w swoim postanowieniu. I wtedy zobaczycie, jak się świat zacznie zmieniać dookoła Was, a Wasze marzenia zaczną się realizować i materializować w Waszym życiu. Kochane bliźnięta, dziękuję za uwagę. Życzę wspaniałego miesiąca marca. Mam nadzieję, że uda Wam się pozałatwiać pozytywnie wszystkie sprawy. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, przemiłe komentarze, za to, że jesteście na kanale. Daje mi to motywację, żeby usiąść i zrobić dla Was to czytanie. I co, kochani? Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.